Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na tym czytaniu lustra, aktualizacji lustra. Widzimy tutaj parę zakochanych. Dzisiaj zwróciliście się do siebie, więc dlatego mówię dla wszystkich zakochanych z kontaktem, bez kontaktu, z kryzysem, bez kryzysu, ze spotkaniami, bez spotkań. Tutaj mamy parę zwróconą do siebie, którą wylosowałam, tak? Czyli patrzącą się na siebie. I mam po dwóch stronach identyczne karty Lenormanda, talie. Tutaj zrobię po prawej stronie dla osoby pytającej, po lewej stronie dla pana lub dla osoby ukochanej, po prostu bez płci, tak? Nieważna jest płeć, ważna jest energia osoby ukochanej i po środku karty tarota, co Was łączy. Witam oczywiście serdecznie. Ja już zaczynam tasować karty i rozkładać. I w międzyczasie chcę powitać wszystkich nowych słuchaczy, którzy tutaj zaglądają. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie powiadomienia o moich nowych, codziennych wróżbach kolektywnych na moim kanale. Także bezpłatne wróżby kolektywne, które dają wskazówki, impulsy do myślenia, rady, wspierają. Także myślę, że jest to ciekawe. Witam oczywiście również moich kochanych subskrybentów, którzy ciągle są na moim kanale. Dziękuję za Waszą wierność i zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania z łapką w górę. Napiszcie, czy ta wróżba z Wami rezonuje, czy zgadza się z Waszą sytuacją obecną. Oczywiście zapraszam wszystkich Państwa również na wróżby indywidualne, które robię poprzez WhatsApp lub Messenger. Proszę, napiszcie mi na e-mail. Mój adres e-mailowy jest pod każdym filmikiem i w komentarzach. Napiszcie mi, kochani, jakie chcecie wróżby, czy lustro, czy prognozy związku, czy pytania po prostu do kart, czy wszystko razem. Wróżby indywidualne odbywają się oczywiście za pomocą Waszych dat urodzenia, osobistych zdjęć, konkretnych problemów i konkretnych pytań, zagadnień, tak? Czy chcecie mieć wskazówki, poradnie, wiecie, co dalej zrobić, to oczywiście stawiamy na to wszystko karty. Zapraszam Was serdecznie. I chcę powiedzieć, że zapraszam również na horoskopy, które wydałam wczoraj. Horoskopy na miesiąc kwiecień. Oglądajcie sobie horoskopy, wskazówki również od kart tarota. Także zapraszam serdecznie na mój kanał, kochani subskrybenci i nowi widzowie. Zobaczmy, jakie lustro nam dzisiaj pokażą karty. Ja chciałam oczywiście Wam powiedzieć, że w następnym tygodniu będą rozmaite tematy wróżb dla ogółu, co wydarzy się wkrótce, karta anielska, natomiast też tematy miłosne, jego myśli, uczucia i zamiary oraz również ogólne, co wydarzy się wkrótce i także miłosne, czy się spotkacie, czy on napisze, zadzwoni. Te wróżby właśnie najbardziej lubicie, więc zrobię aktualizację tych wróżb. Dobrze, kochani, więc zaczynamy. Twoje myśli, osobo ukochana. Twoje myśli to kontakty. Myślisz, by z tą osobą twoją, osobą ukochaną, żebyś ty, osoba pytająca, miała kontakty. Osoba pytająca, ty pragniesz spotkań, pragniesz randek,
spotkań, kontaktów, pisania, nie chcesz palić mostów, pomimo być może jakichś kryzysów, chcesz mieć tutaj cały czas kontakt i się spotykać. Tutaj osoba Wasza ukochana, niezależnie od płci, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, pragnie komunikacji i wysyła już do Was wiadomość jakąś, czyli pragnie wysłać wiadomość, pragnie mądrze porozmawiać, być może o jakichś sprawach, które są w tym momencie dla Was jakieś trudne, ale wiadomość tutaj przyjdzie już, ponieważ widzicie, sowa leci już z wiadomością i na pewno osoba ukochana chce Wam coś przekazać i to ma w myślach. Uczucia. W uczuciach osoba pytająca chcesz również, by się coś szybko tutaj rozwinęło i nowa szansa, nowy początek, nowa próba, akcja, kreatywność, energia, energiczna zmiana, szybka jakaś wymiana wiadomości, szybkie jakieś spotkania, działanie, by coś się tutaj polepszyło, zmieniło, wyklarowało. W każdym bądź razie tutaj Ty również w sercu masz wielkie emocje, wielkie uczucia i chcesz jakby pędzić, by czy naprawić tą relację, czy jakby dać nową szansę tej relacji, też pędzisz z wiadomością tutaj dla swojej osoby ukochanej. To karta bardzo szybkiego rozwoju. Chcesz, żeby od razu, szybko, już w tej chwili się coś dobrego tutaj dla Was rozwinęło, ponieważ uczuciowo chcesz na pewno rozwoju szybkiego tego związku. Tutaj w sercu, w uczuciach, w emocjach u osoby ukochanej szczury, lęki. Lęki, straty też w tym związku jakieś macie, straty, po których tutaj ta osoba jakby emocjonalne ma właśnie, nie wiem, straty, emocjonalne lęki, nie wie co dalej, jest tutaj jakby rozbita i ma ta osoba poczucie ogromnej straty, nie wiem, w zależności od Waszych historii, co tutaj takiego się wydarzyło, że ta osoba czuje straty i lęki, czy ta relacja będzie jeszcze w ogóle istniała. W Waszych zamiarach, kochani, w Waszych zamiarach jest spełnienie marzeń emocjonalnych z Waszą osobą ukochaną. Wy pragniecie głębszej tutaj miłości, głębszych emocji, pięknej, głębokiej relacji, tak? O głębszych uczuciach. Czujecie, że z tą osobą ukochaną możecie być szczęśliwe. To potwierdza tutaj karta na dnie, kart talii Lenormanda. Mówi o tym, że chcecie mieć namiętną miłość, gorącą namiętność, że chcecie być szczęśliwe z Waszą osobą ukochaną. Pozytywne myśli, pozytywne plany, pozytywne wibracje. Jesteście otwarte na tą osobę i po prostu macie gorące również uczucia do tej osoby. Jakie plany i zamiary ma Wasza osoba ukochana? No, chcę, by sprawy wszystkie rozwinęły się bardzo dobrze, by tutaj wszystkie Wasze jakieś problemy, problemiki, kryzysy się znowu tutaj rozjaśniły, wyjaśniły, wyklarowały i by ma ta osoba nadzieję na dobry rozwój, pozytywny rozwój spraw. I co ciekawe, też Wasza osoba ukochana myśli o spełnieniu emocjonalnym, uczuciowym wszystkich marzeń z Wami, o spełnieniu emocjonalnym z Wami. Jesteście tutaj osobą, która wzbudza właśnie w Waszej osobie ukochanej jakieś głębsze emocje i chciałaby ta osoba również ukochana Wasza, o której myślicie, za którą tęsknicie, by ta znajomość rozwinęła się tutaj, weszła na głębszy poziom, rozwinęła się głębiej, lepiej. Zobaczmy, co Was tutaj łączy w karcie Tarota. W kartach Tarota, jakie myśli Was łączą? Trzy buławy. Widzicie tutaj trzy buławy, to trzy te warkocze tej kobiety. Trzy buławy, no być może jesteście w jakimś trójkącie miłosnym i tutaj dlatego on ma jakieś lęki, obiekcje, zwątpienia. Tutaj trzy buławy mówią również o tym, że oboje musicie podjąć jakąś decyzję, pójść do przodu z tą relacją w te albo we w te,
Musicie popatrzeć w przyszłość, na rozwój tej relacji. Nie możecie być pasywni, nie możecie stać w miejscu, tylko powinniście działać, rozwijać tą relację. Jeśli chcecie tą relację uchować czy rozwinąć, to musicie zdecydować się konkretnie i iść do przodu, czyli podjąć jakiś krok w kierunku rozwoju tej relacji. I te myśli oboje macie w głowie, te myśli Was łączą. W uczuciach. W uczuciach łączy Was 9 mieczy. 9 mieczy, które Was owszem ranią, 9 mieczy, które powodują Wasze emocjonalne, uczuciowe zmartwienia, smutki, negatywne podejście czy niewiarę w tą relację, troski, źle śpicie. Jesteście po części, nie wiem, czy rozczarowani, czy zranieni tą relacją. Tutaj widzicie rany, które nie pozwalają Wam spać, tylko rozmyślacie, myślicie. Oboje jakby jesteście tutaj bardzo zatroskani, emocjonalnie rozbici, smutni. Nie wiecie, co dalej z tą relacją, jak się to potoczy. I to taki smutek, melancholia, ból, rozpacz jest tutaj po dwóch Waszych stronach. Jakie zamiary macie oboje? Jakie łączą Was zamiary? Król, buław. Król buław to osoba kreatywna, aktywna w działaniu, śmiale dążąca do swoich celów założonych sobie. Osoba pewna siebie, osoba aktywna, energiczna, działająca. Król buław podejmuje szybko decyzje i kroki, podejmuje szybkie kroki, bardzo aktywnie, energicznie, podąża do wyznaczonego sobie celu i śmiało, pewnie siebie, tak, realizuje swoje cele. Nie boi się wyzwania, nie boi się problemów, pokonuje te problemy z łatwością. Także tutaj, niezależnie jakie problemy, bo ponieważ są różne historie miłosne, różne dylematy, różne problemy. Niezależnie jaki problem macie w tej relacji, podążajcie szybko, by te problemy rozwinąć, rozstrzygnąć, wyjaśnić. Aktywnie, energicznie, pewnie siebie, zdecydowanie, konkretnie rozwiązujcie te problemy razem. I tutaj mamy jeszcze 10 buław i kochani, tutaj bardzo się pięknie ułożyły te karty, ponieważ mamy króla buław, mamy 3 buławy, króla buław i tutaj mamy 10 buław. 10 buław to znowu mówi o pracy i aktywności nad tym związkiem. Tak, koniec jakiejś drogi, okej, coś się jakby jakaś faza Waszego związku, Waszej relacji się być może zakończyła, być może były jakieś tam perypetie, jakieś problemy i tutaj po prostu jakaś potężna, aktywna, energiczna, odważna praca Was obojgu jest potrzebna, by jeszcze raz spróbować, by jeszcze raz dać szansę, tak? Czyli widzicie, nawet tutaj dźwigacie bardzo dużo na barkach jakichś, nie wiem, doświadczeń, dylematów, problemów, ale pomimo to pracujecie dalej, tak? Idziecie dalej, pracujecie dalej, dźwigacie dalej to wszystko i po prostu tak pracujecie mozolnie oczywiście nad tym związkiem, trudno, owszem, uginacie się pod ciężarem tego balastu, który macie z tym związkiem, ale dalej zbieracie plony i dalej po prostu chcecie, by było pięknie, tak? Także tutaj piękne takie wyzwanie na końcu, że należy i że opłaca się pracować nad tą relacją, ponieważ może być ona jeszcze piękna, tak jak bukiet tych kwiatów, tak? Jest przepiękny, przecież te kwiaty są cudowne, natomiast są ciężkie, ta kobieta ugina się pod ciężarem tych kwiatów. Także kochani, opłaca się praca, inwestycja w ten związek. Zobaczmy jeszcze, co partner chce Wam przekazać. Orakel miłosny. Co partner chce Wam, co osoba ukochana, partner, partnerka, osoba Wasza ukochana, o której myślicie, za którą tęsknicie,
Co Wam chce ta osoba ukochana teraz przekazać? Wyciągnę jedną z tych kart. Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Czyli sukces. Miej zaufanie. Jeszcze będzie szczęśliwe zakończenie na całej linii. Czyli miej zaufanie, pracuj nad tym związkiem i inwestuj w ten związek. Opłaca się i nie bójcie się pracy nad tym związkiem, tak? Przyniesie ta praca i cierpliwość właśnie sukces. Takie jest lustro na dziś. Dziękuję serdecznie wszystkim widzom. Proszę o komentarze koniecznie. Napiszcie, czy rezonuje, czy zgadza się z Waszą historią w jakiejś części. Zapraszam do lajkowania z łapkami w górę i do subskrypcji, jeśli jesteście tutaj nowi. Dziękuję i do usłyszenia. Zapraszam jeszcze dzisiaj na inne wróżby. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.